Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. Słuchajcie, przed kolejnym odcinkiem z Basica robię taki odcinek, w którym chciałem Wam pokazać, słuchajcie, miałem nową obudowę do mojego Ultimate 64. Dotychczas trzymałem mój Ultimate oczywiście w zwykłej obudowie do Commodore 64, w tej takiej obudowie chlebakowej, bo tam się tą płytę łatwiej wsadza. No i wszystko było ok, no ale jakoś chciałem, słuchajcie, odróżnić to moje Ultimate od zwykłego Commodore. No i zdecydowałem się na zmianę obudowy. W dzisiejszych czasach oczywiście można kupić replikę oryginalnej obudowy do Commodore 64. Może być ona właśnie taka przeźroczysta, jak na przykład ta. No i wtedy ona wygląda na przykład jak wersja C, tylko właśnie jest na przykład przeźroczysta albo jest czarna. Różne wersje kolorystyczne można kupić. No ale taka zabawa tania nie jest. Z tego co widziałem gdzieś tam w sklepie internetowym, to jest jakieś 60 euro za taką obudowę, no plus wysyłka, no to na pewno trochę by to wyszło. Widziałem też bardzo ciekawy projekt takiej odlewanej, przygotowanej przez jakiegoś tam designera obudowy specjalnie do Ultimate'a. No i faktycznie wyglądało to fajnie, ale nie wiem, czy taki projekt został wdrożony do jakiejś produkcji i czy można go kupić. No zdjęcia na internecie wyglądają spoko i jest to budowa troszkę różniąca się od klasycznej budowy do Commodore. No i przygotowana stricte pod Ultimate'a. Natomiast na naszym polskim rynku, na naszym polskim Allegro możemy kupić taką oto budowę. Słuchajcie, no nie jest to budowa typu jakiegoś odlewu czy druku, tylko jest to budowa zrobiona z plexi, tak? Z plexi, która została wycięta laserowo, kilku płyt plexi, które następnie sprytnie składamy i skręcamy i w rezultacie możemy otrzymać coś takiego, jak widzicie na stole. Moja wersja to jest wersja przeźroczysta, taką sobie wybrałem. Były też wersje kolorystyczne, na przykład czerwona czy czarna, no ale ja kupiłem akurat taką. No i wpakowałem tutaj mojego Ultimate'a. No i teraz myślę, że będzie w tej właśnie obudowie pracował Ultimate i już najbliższy odcinek z programowania z Basica właśnie na tej maszynie sobie zrobimy. No fajnie to wygląda, powiem Wam. Płyta tutaj jest teraz ładnie widoczna, nawet żebym nie zapomniał, jaką mam wersję. Nawet numer seryjny sobie widzę. No, widzicie, w moim Ultimate nie ma kości seed, tych oryginalnych, tylko jadę na tym emulowanym seedzie. No i co? Fajna całkiem budowa. W porównaniu z tymi, o których mówiłem wcześniej, to całkiem tania. Trochę zabawy przy składaniu, ale myślę, że efekt jest nie najgorszy. Więc tak będzie teraz wyglądał mój Ultimate 64. Jeszcze myślę, że spróbuję, słuchajcie, bo tego potrzebne teraz do prądu. Włączmy go sobie może. No i właśnie, teraz się zapaliła dioda na płycie czerwona. To jest dioda, która sygnalizuje właśnie, że komputer jest włączony. No ale normalnie mamy tutaj jeszcze wyjście na diody na płycie tutaj po tej stronie. Można do tych wyjść podpiąć zwykłą diodę od klasycznego Commodorka, ale można też podpiąć takie diody dwukolorowe, które tam różnie świecą w zależności od funkcji, jaką zaprogramujemy takiej diodzie. Więc myślę, że skoro teraz już mam taką obudowę, to pokuszę się może o to, żeby kupić sobie taką diodę dwukolorową. To Borg chyba z retrogralni pokazywał, że coś takiego sobie zrobił. I ja myślę, że też sobie coś takiego sprawię. No dobra, słuchajcie, myślę, że to tyle. Obudowa wygląda całkiem fajnie. Od razu zaznaczę może, że jest to obudowa do Commodore 64, czyli nie do Ultimate'a. Więc z punktu widzenia Ultimate'a, na przykład tutaj tam widzicie dwa otwory, są mi niepotrzebne. A poza tym, no wiadomo, że Ultimate wpasowuje się w miarę dobrze w klasyczną obudowę do Commodora, więc wpasowuje się również w tą obudowę. Można tu drukować jakieś na druku 3D dodatkowe elementy, które coś tam płytę podpierają, czy trochę redukują na przykład dziury, tak? Czyli tak tutaj mamy te porty mi wychodzą przez wejście, które jest normalnie do user portu, tam można to jeszcze zabudować, ale myślę, że nie będę tego robił. Zostawię tak, jak to tutaj wygląda. Dobra, słuchajcie, podlinkuję Wam może gdzieś tam w opisie
stronę z tymi obudowami, żebyście sobie mogli zobaczyć, jakby ktoś był zainteresowany. Dobrze, a już myślę jutro wracamy do Basica. Zapraszam.